Zakrętu za nim na trzeciej pozycji dobrze galopuje Duszka. Zatem Konako lekko czyni cały w ręku Mad Machine, Duszka, pozostałe konie. No i wyjście na prostą. Konako i Mad Machine. Te dwa konie walczą o zwycięstwo. Do celownika jeszcze 400 metrów i zacięta walka. W tej chwili wydaje się, że ogier galopuje nieco lżej, ale Konako się nie poddaje. Do celownika 300 metrów. Mad Machine i Konakor. Konakor ma w tej chwili przewagę, jeszcze wypracował, to już jest przewaga tych półtora długości. Do celownika 100 metrów. Mad Machine osiągnął wyraźną przewagę, wygrywa ten wyścig. Na drugim miejscu Konakor. Trzecia wejdzie kończyła Tuszka, czwarty Borgo. Dalej na piątej pozycji Migrosa i ostatni Galerius. Powtórka kończy ta klaczka na miejscu trzecim. Za nią Borgo, blisko siebie Migrosa oraz Galerius. Za nami wyścig trzeci. Elasticinha, então, isso aqui. Ah, mas é isso.